Cześć, tu Ernest! W tym filmiku powiem, jak łatwo i szybko wykonać wyzwania 10 tygodnia. Pokażę wam też potrzebne lokacje. To już ostatni tydzień wyzwań w tym sezonie dla tych, co jeszcze nie wybili władcy z liść albo całego karnetu. Zanim zaczniemy, to dwie krótkie informacje. Nagrywam to przedwcześnie, wyzwania do gry wyjdą dzisiaj o 16:30. W tym czasie mogą się nieco zmienić, a po drugie, po wykonaniu dowolnego wyzwania można wyjść z meczu. Miejcie to na uwadze. A zaczniemy od wyzwania z mapą skarbów. W tym tygodniu będzie znowu duetypowe wyzwanie z mapką. Pierwszy etap wysyła nas w poszukiwania miejsca z drogowskazem z mapy skarbów, ale tym razem w rozlożach rupieci. Ta mapa skrywa się dokładnie tutaj, wystarczy jej użyć. Po wykonaniu pierwszego etapu w nowym meczu odblokowywał się drugi etap. Drugi etap wysyła nas w poszukiwania gwiazdki. Gwiazdka powinna pojawić się dokładnie tutaj, na wykopanym w ziemi nożu przy zgubnych ziemiach. Wiemy to, bo tak będzie wyglądała mapka. Następne wyzwanie, które wymaga paru lokacji, polega na wystrzeleniu się z armaty przez płonące obręcze. Po raz kolejny do gry wracają płonące obręcze i po raz kolejny musimy przez nie przylecieć w nowy sposób. Obok każdego obozu pirackiego pojawiły się takie oto płonące obręcze. Do tego wyzwania będą potrzebne tylko 3 lokacje, dlatego pokażę wam 3 najłatwiejsze lokacje. Pierwsza taka lokacja jest tutaj tuż pod wulkanem. Musicie złapać się o armatę, wsiąść na miejsce pocisku i odpowiednio ustawić celownik. Wyzwanie powinno wam się zaliczyć nawet, jeśli tylko dotkniecie płonącą obręcz. Druga lokacja jest na górce niedaleko z zgubnych ziem. Tutaj zniszczcie to ścianę, tak na wszelki wypadek. To też. Teraz ustawcie się jak ja. Strzelcie i voila! Trzecie miejsce, które polecam, to obóz piracki na zimowej części mapy. Tutaj wybudujcie się kilka płotów do przodu i wystrzelcie się dokładnie jak ja. To powinno wam zniszczyć całe wyzwanie. Ja na waszym miejscu nie marnowałbym nerwów na inne lokacje. Kolejne wyzwanie, które chciałbym wam omówić, rozkazuje nam zdać 100 punktów obrażeń w ciągu 10 sekund od użycia gejzera. Do tego wyzwania gorąco polecam tryb koniec gry. W tym trybie zaliczają się wyzwania tygodnia, a do tego po obu stronach konfliktu prawie każda broń zadaje przynajmniej 100 punktów obrażeń. Jeśli trafi wam się strefa na dżunglowej części mapy, gdzie jest najwięcej gejzerów, to wykonajcie to wyzwanie w kilka minut. Reszta wyzwań to proste powtórki z poprzednich tygodni, dlatego przejdźmy już do sekretnego wyzwania. Po wykonaniu wszystkich wyzwań w tym tygodniu otrzymacie taki oto na czytywanie oraz możliwość zebrania sekretnej kony sztandaru. Tym razem skrywa się ona tutaj, a w grze powinna pojawić się gdzieś na tej ścianie żelewej zdobyczy. I to tyle. Ja już dziękuję za oglądanie, życzę powodzenia i do zobaczenia w bosie bojowym!